sen? To jest taki moment, w którym mogę się nieraz odprężyć i wejść w zupełnie inny świat, chociaż też powiązany z tym moim codziennym. I czasem może mnie sen rozdrażnić, czasem uspokoić, czasem jest jak taki kocyk. Ale jak pamiętam sny, to zawsze czuję, że czegoś się o sobie w pewien sposób dowiaduje. Więc mój sen przedstawia tornado, w którym ratujemy swoje miśki. I dzięki temu, że jest on na scenie, to pani Iwona, która się zajmuje tymi snami, uświadomiła mi, że to jest tak jakby ratowanie swojego dzieciństwa, czy coś w tym stylu. Często prawda wynika z iluzji. Często to, co nam się przyśni, potem się wydarza naprawdę, z większym lub mniejszym wpływem naszej podświadomości. Czy jeżeli chodzi o moje sny, które zostaną przedstawione na scenie, to tak naprawdę są takie części tych snów, w pełni te sny nie są pokazane, jednakże w moim odczuciu są to części, które były najważniejsze dla mnie z przekonania. Sen, ja myślę, że jest prawdą o nas w jakimś aspekcie, której często sami nie potrafimy wskazać, czy tych odniesień do naszego życia, do naszych przeżyć, często takich wypartych, czy tłumionych, czy takich, które chcemy zapomnieć. Ale tak, nazwałabym je prawdą zdecydowanie. Ja pracuję taką metodą, którą nazwałabym właśnie metodą improwizacyjną, że te sny, tutaj jakby nie było też tak dużo czasu na to, ale że sny mogą być takim materiałem do najpierw improwizacji, a potem zapisania tego w scenariusz. Tutaj mamy takie właściwie dwie takie sceny, które aktorzy nasi, improwizatorzy właśnie zaimprowizowali, to znaczy nie mieli tylko gotowy temat, I zbudowali z tego sytuację. W gruncie rzeczy tak naprawdę mam wrażenie, że nie potrzebowaliśmy tej sceny zapisywać i im rozdawać do nauczenia się scenariusza, że oni potrafili ten sen zrekonstruować, tę sytuację bardzo fajnie, zresztą w czasie i w pewnej dramaturgii tej sytuacji się znaleźć. Zmienia się postrzeganie teatru w ogóle, bo zawsze po spektaklu wszyscy brawo, brawo dla aktorów, a tak mało kto w sumie właśnie myśli o oświetleniowcach czy ludziach od projekcji, a tak naprawdę to w bardzo dużej mierze myślę, że buduje spektakl i całe w ogóle wydarzenie, więc no po tym jakby projekcie, czyli lat w teatrze, jak będę bić brawo, to będę też świadoma tego, że tam na przykład sobie z tyłu siedzi taki na przykład Filip i sobie zmienia światła. I to jest fajne, bo on też to buduje, a nikt o tym nie wie. I szkoda, że ludzie o tym nie wiedzą. Tak samo jak wideo, które robiliśmy i kręciliśmy różne filmiki. To też jest praca, którą trzeba poświęcić czasu, nie? I też budowanie tego i łączenie tego właśnie, tak Filip włączył to ze światłem. I może to jest praca gdzieś w dalszym planie, ale dużo, dużo wnosi do spektaklu. I też dużo daje satysfakcji, że będziemy mieć satysfakcję z tego, że to my w większej mierze razem z Filipem stworzyłyśmy światło do tego spektaklu i to jest super, że Filip nie odrzucał naszych pomysłów, tylko wysłuchiwał nas, że pytał się nas, czy tak uważamy, czy tak jest dobrze, czy tak jest źle, czy jednak z jakąś zupełnie inną stronę iść. Ja najwięcej pracowałam z Piotrem, no i naprawdę fajnie, sympatycznie, dał nam taką bardzo dużą możliwość, żebyśmy nasze pomysły wkładali w
ten cały spektakl, to nad czym pracujemy, więc przede wszystkim świetne było wymyślanie, jakby improwizując różne muzyczne sklejki, jak robiliśmy. To było naprawdę, pierwszy raz robiłam coś takiego. Chociaż nie pracowałam z całą kadrą, każdą osobę poznałam jak gdyby z po części, ponieważ miałam możliwość porozmawiania z tą osobą, z każdym z prowadzących poszczególny element całego przedstawienia na przerwach czy podczas wspólnych spotkań. Wydaje mi się, że każda osoba jest bardzo ciepła i naucza nas dużo, chociaż zamieniliśmy z nią dwa zdania, w tych dwóch zdaniach przekazała nam pewne informacje, które pomogłyby nam w zrealizowaniu w grupie aktorskiej, chociaż ta osoba znajdowała się w grupie oświetleniowej czy w grupie właśnie wideo. Mogliśmy razem spędzić czas i zastanowić się nad tym właśnie, jak ma wyglądać ten spektakl, że każdy coś mógł od siebie dodać i to było od wychowawców bardzo chętnie przyjmowane, że każdy mógł coś dodać właśnie. Jeśli chodzi o mnie, o mnie jako osobę pracującą na co dzień w teatrze, to myślę o kolejnym doświadczeniu, oczywiście bardzo krótkiej pracy, intensywnej, ale ja też już mam wrażenie, że bardzo się dużo nauczyłam. Drugie, co bym wymieniła, to spotkanie z fantastycznymi partnerami, mam na myśli osoby prowadzące właśnie grupę wideo, światło, oraz spotkanie z Iwoną, terapeutką, myślę, że z Piotrem, bardzo fantastyczny team stworzyliśmy. A co myślę, że jest najistotniejszym tutaj punktem, znaczy czerpanie energii tej z młodych ludzi i to jest zawsze dla mnie taka radość, jak widzę, że możemy się wspólnie bawić i wspólnie szukać tego dziecka. Znaczy mam wrażenie, że oczywiście oni mają bliżej tego dziecka z racji wieku niż ja, ale wspólnie to dziecko, mam na myśli takiego przedszkolaka, sobie odnajdujemy, kiedy każdy z nas był artystą, mając te 5-6 lat i śpiewał, tańczył, rysował, robił wszystko i nie znał żadnych ograniczeń. I te metody improwizacyjne i to, co tutaj przez te 2 tygodnie robiliśmy, myślę, że były takim powrotem do krainy dzieciństwa.